dzięki temu, że mamy w biurze obecność dobrze dobranej sztuki współczesnej, to mamy mniejszą rotację pracowników, mamy mniej zwolnień, nasze zespoły pracują bardziej kreatywnie, jest lepsza komunikacja. To wszystko się po prostu przekłada na konkretne efekty, wyniki, na przykład wyniki sprzedażowe czy kreatywność zespołu. Sztuka w przestrzeni, sztuka współczesna, najlepiej w przestrzeni biurowej, to nie muszą być obrazy bardzo drogie, to nie jest kwestia kolekcji firmowej. To są prace, które są odpowiednio dobrane, jeżeli chodzi o kolor, o wzór, po to, żeby nasz mózg odpoczywał. Bo prawda jest taka, że kiedy spędzamy w pracy 8-10 godzin, siedząc głównie przy komputerze, wstajemy od tego komputera kilka razy, idąc po kawę, to powinniśmy mijać okno i za tym oknem mieć piękny widok na Alpy na przykład. Oczywiście tak nie jest i sztuka spełnia rolę właśnie tego okna na piękny pejzaż czy okna na atrakcyjne widoki. Musi być to sztuka autentyczna, sztuka, jak to się brzydko mówi, obrazy ręcznie malowane. Możliwości wykorzystania sztuki w przestrzeni biznesu jest bardzo, bardzo dużo, a w Polsce jeszcze tego praktycznie się nie robi, w związku z czym jest ogromne pole do popisu.